Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu nasz sportowy tydzień. Dzisiaj przechodzimy od razu do informacji sportowych. Ponieważ przez cały sezon jesienny podawaliśmy tylko wyniki piłkarskie ewentualnie strzelców goli, dzisiaj troszeczkę podyskutujemy na temat tabel ligowych z udziałem naszych drużyn. Rozpoczynamy od czwartej ligi. W czwartej lidze występuje nasz jedynak Polonia Iłowo. Na czele tabeli GKS Wikielec 36 punktów, na drugim miejscu Jeziorak Ława, 30 punktów i później Mamry 28, Znicz Białapiska Piska 28 i Granica Kęczyn 28, a także Polonia Litzbark Warmiński również 28 bardzo silna czołówka, pierwsza i druga, pierwsza i trzecia drużyna i czwarta to spadkowicze z trzeciej ligi. A jak wygląda sytuacja naszej drużyny Polonii i Łowo? Polonia aktualnie zajmuje 11 pozycję w ligowej tabeli, ma 16 zdobytych punktów, a w bramkach bilans 21 strzelonych goli i 44 stracone bramki. Tu należy poprawić tą skuteczność, żeby ten bilans się nieco odwrócił. Polonia ma 16 punktów, jak już mówiłem, do 10 miejsca ma 3 punkty straty, a więc przy dobrym zbiegu okoliczności już w pierwszym meczu może przeskoczyć nasza Polonia o szczebel wyżej. A dziesiąta pozycja to by była taka bezpieczna, która gwarantowałaby raczej naszej drużynie prolongatę na kolejny sezon na poziomie czwartej ligi. I na to liczymy i tego oczekujemy od piłkarzy Polonii, od trenera i od zarządu klubu, a kibice będą zapewne wdzięczni. To tyle jeżeli chodzi o czwartą ligę. A teraz przechodzimy do Ligi Okręgowej. Tu występuje 16 zespołów, a z naszych drużyn występują dwie. Iskra Narzym i Delfin Rybno. Tu mamy bardzo y, pomyślne wieści dla kibiców Iskry Narzym. Na czele tabeli Konstrakt Lubawa 35 punktów, na drugim miejscu Iskra Narzym również 35 punktów. I jedna i druga drużyna to Beniaminkowi, a więc z tego wynika, że grając w a klasie były te drużyny silnymi zespołami, bo awansowały obydwie do ligi okręgowej i zajmują dwa czołowe. Miejsca. Jeżeli chodzi o bilans bramkowy naszej drużyny 38 zdobytych bramek i 23 stracone gole. Konstrakt Lubawa taka sama ilość punktów, ale należy podkreślić, że drużyna z Lubawy wygrała mecz w Narzymiu i z, tej, z tego też powodu jest na czele ligowej tabeli, a zresztą bilans bramkowy ma także lepszy. Lubawa zdobyła 51 goli, straciła 24. W tej y, grupie Ligi Okręgowej występuje także druga nasza drużyna z naszego powiatu, Delfin Rybno. Delfin zajmuje aktualnie po rundzie jesiennej 11 pozycję i zdobył... 16 punktów, jeżeli chodzi o bilans bramkowy, 30 zdobytych, 53 stracone gole. Tu także należy poprawić nieco ten bilans, żeby był bardziej korzystny. Delfin Rybno ma tylko jeden punkt straty do 10 miejsca, do Tolkmicka, które, która ta drużyna ma 17 zdobytych punktów. To także przy dobrym zbiegu okoliczności, przy szczęściu, a może przede wszystkim przy dobrej Dobrej grze Delfin jest w stanie już po pierwszym wiosennym meczu przeskoczyć nieco wyżej. Mamy nadzieję, że ta drużyna także zapewni sobie utrzymanie na poziomie Ligi Okręgowej, bo o Iskrynarzym raczej nie musimy się martwić. Ta drużyna będzie raczej pukać do bram czwartej Ligi. No i tego życzymy. To tyle, jeżeli chodzi o Ligę Okręgową. A teraz przechodzimy do klasy A. W czwartej grupie piłkarskiej klasy A występują także dwa nasze zespoły: MKS Działdowo i Well Lidzbark. Jeżeli chodzi o lidera tabeli, to na czele znajduje się właśnie drużyna z Działdowa. MKS zgromadził na e, z, w ligowej tabeli 34 punkty, jeżeli chodzi o bilans bramkowy, 58 zdobytych bramek i 14 straconych. To bardzo. Dobry bilans. Orzeł Janowiec na drugim miejscu, 31 punktów, a to dlatego, drodzy Państwo, że w ostatnim meczu MKS Działdowo wygrał w Janowcu Kościelnym z Orłem. 2 do 1, no i dlatego uciekł tej najgroźniejszej drużynie, najgroźniejszemu swojemu rywalowi, i w tej chwili ma 3 punkty przewagi. Oby to się utrzymało do końca rozgrywek. Na czwartej pozycji uważam, że wysoka pozycja, well 23 zdobyte punkty w bramkach, 24 do 14. Wel e, w tej rundzie jesiennej grał naprawdę bardzo przyzwoicie, no i do drugiej drużyny w tabeli ma trochę straty 8 punktów, ale przez całą rundę wiosenną jest to jeszcze do odrobienia. Dobrze byłoby, aby awansowała z pierwszego miejsca drużyna MKS-u już bez barażu. Natomiast druga drużyna w tabeli grać będzie baraż. Oby to, był, e, by, oby to była drużyna Welu Lisbark, czego życzymy i jednej i drugiej drużynie z naszego powiatu. To tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o takie krótkie rezimę piłki nożnej w piłkarskiej jesieni. Przed nami teraz jest trochę przerwy i odpoczynku dla piłkarzy, a już niebawem po nowym roku przystąpią do treningów. No i mamy nadzieję, że wiosną będziemy mieli okazję przekazywać Państwu dobre wieści z naszych piłkarskich boisk, z udziałem naszych drużyn z powiatu działdowskiego. Ponieważ jest to już Ostatni tydzień w roku 2022. Życzymy Państwu, aby te ostatnie dni upłynęły w spokoju, a niebawem rozpocznie się już nowy 2023 rok. I życzymy Państwu, aby on był lepszy, pomyślniejszy, nie tylko w sportowe wyniki, ale w ogóle we wszystkich dziedzinach. Naszego życia. Wszystkiego dobrego i teraz już, drodzy państwo, spotkamy się w przyszłym roku w naszym kolejnym programie. A dzisiaj dziękuję państwu za uwagę i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia państwu.